mam się przedstawić, ale to za moment. Zacznę od tytułu prezentacji. Czy lepiej mieć hosting z limitami, czy bez limitów? I w zasadzie to pewnie pierwszy pomysł jest taki, że w zasadzie lepiej mieć bez limitów. W związku z tym dzisiaj spróbuję na tyle zamieszać, żebyście Państwo zaczęli się zastanawiać, a może jednak limity ja bym chciał mieć w swoim hostingu. W związku z tym temat jest kontrowersyjny, powiedziałbym, i tak spróbuję go przedstawić. Kwestia o mnie, ponieważ miałem się przedstawić, to się przedstawiam. Jestem reprezentantem hostingu Smart Host, jestem współwłaścicielem. Tak na szybko o nas, to jest tak, że my mamy własny data center w Częstochowie. Nie kolokujemy się nikogo innego. Oczywiście to jest kwestia zabezpieczeń, zasilania, łącz, zgodności z GIODO i całej masy rzeczy, otoczki, o której nie będę mówić, no bo to w zasadzie są rzeczy oczywiste na chwilę obecną. Muszą być spełnione. My działamy od 14 lat, natomiast tak naprawdę od 2 lat dopiero się pokazujemy na rynku takim powszechnym, że tak powiem, żeby można sobie było wyklikać samodzielnie hosting, bo do tej pory działaliśmy tylko i wyłącznie dla klientów, których my obsługiwaliśmy, serwery dedykowane, plus budowaliśmy jakieś aplikacje dla nich i tak dalej, czyli nie wychodziliśmy na rynek taki powszechny. Mamy 16 pracowników, więc to firma już też nie jest taka jakaś mikro, to są, mówimy o pracownikach etatowych. To w zasadzie chyba tyle o mnie. Teraz kwestia tych moich hostingów, znaczy tych kwestia limitów. W zasadzie to ona została, ten pomysł na tę prezentację został wymuszony przez klienta. Dostaliśmy takie zapytanie, czy macie limity liczby plików na koncie? Odpowiedź prosta, nie. Za tydzień dostaję kolejne pytanie, czy macie limity liczby plików na koncie? Oczywiście nie. Za tydzień, jak dostałem trzecie pytanie, czy macie limity plików na koncie, no to poszedłem do adminów i mówię, słuchajcie, a może jednak jakieś limity mamy, tylko ja o nich nie wiem. No, okazało się, że zaczęliśmy, no absolutnie nie, zdecydowanie nie, jesteśmy świadomi, z premedytacją, nie mamy limitów. Ja wiem, ale może system operacyjny limituje. X4, system Linuxowy, sprawdziliśmy limity, 2 do 32 tutaj limitów w jednym katalogu plików, to jest jakieś ponad 4 miliardy. No dobra, jest limit, ale bez przesady. W związku z tym, ale o co chodzi? W związku z tym zdecydowanie nie mamy limitów. Po czym za tydzień przychodzi kolejne pytanie, czy macie limity plików na koncie? No, pytania przyszły z help na helpdesk albo na chat, no, w związku z tym to były pytania zupełnie od osób, zupełnie obcych czasami. No i czasami takie pytanie się pojawia. No to teraz próbuję opowiedzieć o limitach plików na konto. Ale zacznijmy od tego, że tak, mamy generalnie w hostingu pakiety. Te pakiety oczywiście czymś tam się różnią. Takie najbardziej powszechne rzeczy to jest kwestia podania pojemności, transferu miesięcznego, rocznego, ilości możliwości podpiętych domen, kont mailowych, baz danych i tak dalej, plus cała masa jeszcze innych parametrów, których nie widać. Czasami jest kilka stron porównania pakietów. No i teraz pytanie, czy tak naprawdę stawiając stronę, ja potrzebuję pakiet za 29 zł rocznie, czy 200, czy 529 zł rocznie. One się oczywiście różnią parametrami. Tu część nawet jest bez limitów. To bez limitów za chwilę wyjaśnię. Te parametry oczywiście są, tych pakietów najczęściej jest więcej. To nie tylko w tej firmie hostingowej mojej, ale również w każdej tak naprawdę. Mamy pewne parametry. Niektóre rzeczy są dla Państwa istotne, inne są mniej istotne. Inne, jedne są w zasadzie oczywiste. Jak mamy na przykład liczbę baz danych, no to wiadomo, że tyle, ile potrzebujecie baz danych, to tyle sobie, taki sobie pakiet kupicie. Jak ktoś będzie chciał upchnąć 5 dżumli na jednym koncie, to w zasadzie mógł mieć 5 baz danych. Jak się bardzo postara, sobie wszystkie wrzuci do jednej bazy, też się da. Ale generalnie pewnie kwestia jest wygody i tak dalej. Natomiast ja bym chciał się skupić na tych dwóch pierwszych parametrach. Mianowicie tak, kwestia miejsca na stronę. To jest pierwszy limit. Tak naprawdę mamy limit, ile mam miejsca na serwerze. W najmniejszym pakiecie u nas to było bodajże gigabajt. Wydaje się, że bardzo mało tak naprawdę. W jakimś tam większym jest to 3, 7, 50, 100, 200 i tak dalej. To są takie rząd wielkości. Pytanie, znaczy jest to limit na pewno podany jawnie. Mam w panelu, mogę sobie zobaczyć, ile wykorzystałem tego limitu, który mam i mogę sobie ewentualnie wykupić większy pakiet, jak potrzebny. Mamy limit podany jawnie. Mamy kwestię teraz poglądową, ile to jest. Świeża instalacja Joomla 3.5.1, najnowsza z linii 3.5, przynajmniej to przedwczoraj. Liczba plików
5000, sprawdzone, całkowity rozmiar na serwerze 52 MB. Baza danych zajmuje 2 MB. Ta baza danych często się wlicza w ten limit pojemności na dysku w większości firm hostingowych, w związku z tym u nas akurat też. Więc spokojnie w najmniejszym pakiecie nam się Joomla zmieści w wersji świeżo po instalacji. Oczywiście kwestia jest teraz kontentu, co my tam do tej Joomli wrzucimy. No to teraz pytanie. Drugi parametr. Ja zaraz pokażę przykład, ile czego jest. W najtańszym pakiecie mamy 10 GB transferu miesięcznie. To jest znowu najmniejszy pakiet za 29 zł rocznie, to miesięcznie to wychodzi 2 zł chyba, szał. W każdym razie 10 giga miesięcznie transferu, czy to jest dużo, czy mało. To jest wygląd transferu dla jednej ze stron. Strona jest taka, ponieważ ja jestem z Częstochowy, to promuję Jurę. Mamy taki portal Jura Info, jak jeszcze Państwo na noclegu na Jurze szukali kiedyś, to tu polecam szukać. W każdym razie jest taki portal, który u nas na serwerach stoi. I teraz sprawdziłem, jak to się ma, gdyby on był na tym najmniejszym pakiecie, ile jak to ma się do transferu, pojemności i tak dalej. Ten portal w kwietniu miał odwiedzalność taką, 3000 sesji miesięcznie, czyli dziennie 100 sesji unikalnych użytkowników według Google Analytics, czyli w zasadzie wiarygodne. Pytanie, czy 100 sesji to jest dużo dziennie, to sobie Państwo porównacie do swoich stron, tak naprawdę nie dla jednego to będzie bardzo mało, dla drugiego bardzo dużo. W każdym razie mamy tu 100 sesji dziennie odwiedzi i ten serwer, to konto potrzebuje transferu miesięcznego 30 GB, czyli już by się w najmniejszym pakiecie nie zmieścił, w drugim co do wielkości, czyli za 69 zł już spokojnie się zmieści, gdybyśmy go tam chcieli upchnąć. Oczywiście większość z tego stanowi ruch HTTP, poczta znikoma ilość. Czyli wiemy już pod kątem, to był drugi parametr, który nas limitował, czyli tak naprawdę kwestia transferu miesięcznego. Ile możemy wysyłać i odbierać danych. No i teraz, oczywiście tam pozostałe parametry typu liczba domen, które można podpiąć, liczba baz danych, no to są już takie rzeczy, które każdy z Państwa wie, czy potrzebne, niepotrzebne. Tutaj nie ma żadnych jakichś kruczków, po prostu albo potrzebujemy, albo nie potrzebujemy. Tutaj nie ma co przeliczyć. Natomiast dużo ciekawszą rzeczą jest coś takiego jak parametry bezpieczeństwa. One są na każdym hostingu. Generalnie nie ma hostingów, które parametrów bezpieczeństwa nie mają. I to są, ja to nazywam często, że to są tak zwane ukryte limity. Generalnie coś jest bez limitu, ale gdzieś tam jest gwiazdka i na dole jest napisane, że no, ale nie wolno czegoś tam. Ja już tutaj często spotykałem się z takim powiedzmy podejściem jednej firmy, która mówiła też, że mają pojemność bez limitu, ale jak ktoś przekroczył 10 giga na dysku, to mówi, nie, w zasadzie to tak bez limitu, ale do 10 giga. W związku z tym mamy też takie parametry bezpieczeństwa. I to są ukryte limity. Pokażę kilka przykładów, jak one mogą wyglądać. Jeden z dostawców dużych polskich hostingowych ma w parametrach bezpieczeństwa na przykład taki zapis. No, oczywiście tu jest więcej parametrów, ale tu na przykład mamy taki zapis. Maksymalny czas użycia systemu na serwerze www w ciągu 24 godzin. Podany w sekundach, żeby było trudniej. W najtańszym pakiecie, który kosztuje około 150 zł rocznie, to mamy 21 tysięcy sekund. To jest około 6 godzin. W najdroższym pakiecie, który kosztuje około 900 zł rocznie, to jest 36 tysięcy godzin, czyli 10 godzin. Czyli w ciągu doby możemy używać serwera www 10 godzin. Oczywiście wiadomo, że to nie robimy tego cały czas, znaczy strona się ładuje i potem ktoś ogląda i tak dalej. Nie korzystamy z serwera non-stop, ale jak jest tych sesji więcej, to się nagle może okazać, że te 10 godzin to wcale nie jest tak mało. Przy okazji to jest firma, która znana jest z tego, że często wysyła do klientów informacje na zasadzie przekroczyłeś limit, przenieś się na VPS. Jaki limit? Przenieś się na VPS. To ta sama firma, która bez ostrzeżenia odcina klientów. Tego nie wiem, ale być może. Ta firma ma nazwę na N. Tego nie mogę powiedzieć, bo to byłaby jakaś negatywna reklama. To po prostu jest przykład jakiś tam z internetu. Drugi parametr, który też jest akurat tamtej, z tej samej firmy, to są kolejne rzeczy, które są baz danych. Tu oczywiście jest jakieś tam pytanie o maksymalny czas użycia systemu, znowu to mamy baz danych, coś tam, liczba połączeń do baz danych, ale mnie interesuje takie coś jak maksymalny rozmiar bazy danych. W najtańszym pakiecie jest 1 giga. Konta są no limit, bez limitu, pojemności. W najdroższym pakiecie, znowu mówimy około 900 zł rocznie, mamy 2 giga bazę.
pytanie, czy 2 giga to jest dużo. Ale na jedną bazę czy na wszystko? Na jedną bazę. No to znowu przykład. Przejrzałem nasze serwery. Mamy jednego z klientów, który ma sklep internetowy. Baza zajmuje w tym sklepie 9,4 giga. On ma pewnie limit jakiś tam, nie wiem, 20 czy 50 giga na miejscu, na miejsca na serwerze, ale bazę ma prawie 10 giga. No i sorry, ale z tamtym hostingiem to już by się pożegnał dawno, no bo 2 giga już przekroczył dawno temu. W związku z tym... Faktycznie dużo jest bazy. Dużo. W tej bazie głównie są mailingi. W związku z tym to jest kwestia bazy klientów. Jak jest dużo klientów, no to wiadomo, że ta baza zaczyna puchnąć. Jak mailingi się gdzieś zapisuje jeszcze w bazie, no to tym bardziej puchnie. W każdym razie to jest przykład kolejnego jakiegoś ukrytego parametru, 10 giga, to już by się tam z tej gwiazdki zostałby ten klient wyrzucony. W związku z tym to mamy druga, a tam oczywiście hosting jest bez limitu. Kolejna rzecz to jest nielimitowany transfer. Ja tam mówiłem, że mamy 10 giga transferu w tym najmniejszym pakiecie. Ta strona Jura.info ma 30 giga. Jak to wygląda w tej firmie? Znowu którą gdzieś tam pokazuję, ale to jest, zasada jest globalna w większości firm, które mają nielimitowany transfer. Tu jest taki kluczek. Maksymalny transfer miesięczny, po przekroczeniu którego przepustowość pasma zostanie określona na poziomie 10 megabitów. Pełna przepustowość pasma zostanie przywrócona pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. 5 terabajtów miesięcznie. Przy największym pakiecie 5 terabajtów miesięcznie. Pytanie, czy to dużo, czy mało? Ja tam mówiłem o 10 gigabitach w najmniejszym pakiecie. Tu mamy 5 terabajtów. To znowu przykład. Jeden z naszych serwerów hostingowych, zamazałem na loginy kont, największy transfer miesięczny, który ktoś wygenerował, to jest 100 giga, no 111. Czyli tak naprawdę te 5 terabajtów to w ogóle jest teoria zupełnie. Nie ma szans na hostingu współdzielonym wygenerować 5 terabajtów. Więc ten akurat parametr tak naprawdę z punktu widzenia każdego klienta jest bez sensu, to znaczy jest nieistotny zupełnie. Czy to będzie no limit, czy będzie 100 giga, czy będzie 200 giga, no następny oczywiście jest 90 giga, a potem jest 50, 28, 26, 20 i do tego. To jest top 15 chyba, nie? Czyli wszyscy pozostali mają mniej transferu. Więc tak naprawdę od pewnie tych 15 największych, to wszyscy pozostali by się zmieścili w najmniejszym pakiecie pod kątem transferu u nas. Więc tak naprawdę to jest parametr nieistotny. Czy ktoś będzie miał transfer unlimited, czy 10 giga, czy 30 giga, to najczęściej w tym transferze się zmieści. Te 5 terabajtów, które tam były w parametrze bezpieczeństwa, są zupełną teorią. Kolejna rzecz, nielimitowane miejsce. I tu przechodzimy do kwestii plików. Mamy coś takiego jak maksymalna liczba plików na serwerze. Nawet nie w katalogu, tylko na serwerze. Bardzo wielu hostingodawców ma taką opcję. Stąd dopiero zaczęliśmy szperać i się okazało, że jest to w parametrach bezpieczeństwa wielu firm. Dlatego te pytania się do nas pojawiały też, czy u nas są limity. No i się okazuje, że mamy 1 000 000 plików. Taki limit jest na jednej z firm hostingowych dużych w Polsce. Pytanie, czy 1 000 000 plików to jest dużo? Ponieważ się pojawiały pytania, to zacząłem podejrzewać, że tak. Znaczy, że to jest za mało, że to jest za mało, że ktoś potrzebuje więcej. No to znowu, test u nas na serwerze kilku stron, które mają, ile mają plików. Mamy 3 przykłady. Mamy sklep oparty na Preście. Zajęte jest 30 giga miejsca, plików jest 125 tysięcy. Tam jest Presta, ładnie cache'uje, tam cała masa się plików cache'a tworzy, jest tego dużo. Mamy sklep na Shopperze, plus 75 kont e-mailowych. Mamy firmę, która jest spora, każdy pracownik ma swoje konto, oczywiście wszystkie konta są, zawartość maili jest trzymana na serwerze. Zajmuje to 63 giga, plików jest 500 000. Zaczyna być już dużo. No i mamy dużą dżublę, jest to serwis miejski, nie powiem jaki, ale stoi też u nas na serwerze. Zajęte 85 giga, plików jest 1 300 000, prawie 1 200 000 ponad. Co by oznaczało, że tak naprawdę, znowu, pojemność na dysku, gdyby ktoś miał unlimited, to i tak 1 000 000 już go wyrzucą stamtąd, tak? Bo 1 000 000 plików przekroczył. Można równie dobrze mieć serwer, który ma 100 giga pojemności, wtedy dokładnie widzę paseczek, ile zająłem z tych 100 giga, ale nie mam limitu plików. I w tym momencie jest to jasny parametr, stąd mówiłem, że Państwu troszkę zamieszam, że czasami lepiej widzieć, ile się ma limitu pojemności na dysku, ale nie mieć tego ukrytego parametru plików, bo na przykład tu 85,
No i co z tego, że 85, jak już na tym serwerze, no to niestety. Bo niby tylko 85 giga zajęte. W związku z tym to chyba niedużo. 85 giga. No ale milion plików już jest przekroczony. No to kolejne parametry, kruczki. To jest znowu inna firma, kawałek regulaminu czyjegoś. Pewnie wszyscy go kliknęli, że akceptują, bo to jest największe kłamstwo w internecie, tak? Akceptuję, przeczytałem regulamin, akceptuję zawartość. No to mamy takie stwierdzenie. Usługi świadczone przez usługodawcę mogą być wykorzystane wyłącznie do stron internetowych. Niedozwolonym działaniem usługobiorcy jest wykorzystywanie infrastruktury usługobiorcy jako zaplecza do przechowywania kopii zapasowych danych. Czyli jako backup nie możemy tam nic wrzucać. To jest też duży hostingodawca, który ma nielimitowane miejsce na serwerze. W związku z tym nielimitowane, ale nie można już backupu przyjąć. Druga rzecz. Wykorzystywanie infrastruktury usługodawcy do przechowywania i udostępniania plików audio, wideo, archiwów, obszernych zbiorów zdjęć czy danych binarnych, inaczej niesklasyfikowanych, chyba że są to materiały stricte marketingowe. Nikt tego zdania nie rozumie, ale jest to dobry haczyk, że jak masz za dużo fotek na swoim koncie hostingowym, no to sorry, ale VPS. Albo dziękujemy za konto. W związku z tym to są rzeczy, których też nikt nie czyta, a one też są, dotyczą konta bez limitu. Tak? Znowu, jakbym miał 100 giga, wrzucę sobie fotki z wakacji, żeby udostępnić je komuś, to wtedy wiem, ile zająłem. Natomiast tutaj może się okazać, że nagle fotek nie mam i nikt ich nie obejrzy. Kolejną rzeczą z tej samej firmy, kolejna rzecz, co jest niedozwolonym działaniem, wykorzystywanie oprogramowania destabilizującego infrastrukturę usługodawcy, na przykład oprogramowanie typu ADER, Publicer, SCAD, OmniAD, Ping, CRM, Lapid, Leech i pochodne. Nie wiem, na ile Państwo znacie te nazwy, ale zakładamy, że CRM to jest jakiś system zarządzania klientami swoimi. No więc to jest niedozwolone. No tak, no jest to w regulaminie. ADER i Publicer to były takie programy do pozycjonowania, gdzie wrzucało się kawałek tekstu, on robił synonimizację i wrzucał to do jakichś WordPressów, które są cały gdzieś w świecie i linkowały do jakiejś strony klienta, tak? Czyli takie coś, co się nazywało pozycjonowanie. Sztuczne pozycjonowanie, tak. To jest aktualnie zabronione przez Google i dosyć mocno wycinane tych WordPressów z taką treścią śmieciową jest już coraz mniej, ale generalnie jeszcze działa. W każdym razie tego też nie wolno było zrobić. Przy czym to jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę Publicer to jest strona internetowa, to jest nic innego. W związku z tym w regulaminie było napisane, że strony internetowe można mieć. Pod warunkiem, że nie jest to Publicer, tak? No tak słabo. W każdym razie mamy kolejny limit. Też wolałbym mieć stronę, która ma limit, ale może trzymać sobie wszystko, co chce. Tak? Mam limit podany jawnie. No i jeszcze kolejna rzecz związana z takim drobiazgiem jeszcze. Jak na przykład dyski SSD, które wszyscy mówią, że na hostingach mają dyski SSD i to jest super. Rzeczywiście, dyski SSD są 10 razy szybsze niż dyski klasyczne, nawet dosyć szybkie, takie mechaniczne. Tylko pytanie, czy my rzeczywiście mamy do nich pełny dostęp, w sensie do ich mocy. Dwa przykłady. To jest też przykład wymuszony troszkę przez naszego klienta, bo my te parametry dość mocno zmieniliśmy jakieś pół roku temu. Tutaj klient sobie zrobił backup programem Akiba Backup, to zrobił sobie backup Joomla. Trwało to, tutaj ten backup ma 239 MB, trwało to 4 minuty i 23 sekundy. I ten klient stwierdził, że to chyba za dużo jest. I rzeczywiście zaczęliśmy grzebać, dyski są SSD na serwerze, żeby nie było. Rzeczywiście to się okazało troszkę długo. I powodem tego było to, że mieliśmy zbyt małe odczyty, limity odczytów z dysków. Czyli tak naprawdę to, że były dyski SSD to fajnie, ale u klienta było ustawione 1 MB na sekundę odczytów z dysku. Do strony, do prezentacji to wystarczy. Ale w przypadku backupów, gdzie miało się zebrać szybko te dużo danych i przemielić, to oczywiście to trwało odpowiednio dłużej. My te limity podnieśliśmy na tyle, że ten sam backup za chwilkę klient miał 50 sekund trwał. Między 4 minuty a 50 sekund jest to dość dużo i to są właśnie limity, które mamy tutaj za to odpowiadają. I.O., czyli dopuszczony odczyt z dysku. My go mamy aktualnie ustawione dla pakietów w serii Pro ponad 12 tysięcy, czyli 12 MB na sekundę, a dla Base www, to jest pakiet, o którym zaraz powiem, to jest
jest 7 MB na sekundę. To już jest dużo. Przy czym, gdybyśmy zmienili tutaj na jeszcze większe parametry razy 2, to już nie powoduje to zmiany tego czasu. Testowaliśmy. Generalnie to jest max, co się da uzyskać, bo się okazuje, że potem już tak naprawdę dłużej się i tak pakuje, niż odczytuje z dysku. W związku z tym tutaj jakby nie ma już tego dużego jakiegoś tam zapasu mocy. I to jest kolejny parametr, tak naprawdę, którego nie da się sprawdzić, bo nikt nie poda takich danych tak naprawdę, bo to są jakieś tam dane wewnętrzne, one nawet się nie pojawiają w parametrach bezpieczeństwa. Czyli to, że hosting jest na dyskach SSD, to i tak należałoby sprawdzić, jak to realnie działa szybko. Bo się nagle okazuje, że właściwie jest taki parametr, ktoś i tak limituje te dyski SSD. Pytanie, na jakim poziomie limituje. Chciał się do nas kiedyś przynieść klient, który właśnie miał problemy z, chyba nawet z Joomla właśnie, bo mówi, że miał problemy z odczytami z dysku i tam właśnie w tej firmie hostingowej, no nie największej, ale jednej z dużych firm polskich, był limit ustawiony ten tutaj na 2500, czyli 2,5 MB na sekundę był odczyt z dysku, czyli tak naprawdę on mówi, że to mu nie wystarcza, bo odwiedzalność serwisu była na tyle duża, że zaczynało to mulić. Właśnie mówi, że robił testy na odczycie z dysku, był największy problem. W związku z tym to jest taki parametr, którego kompletnie nie widać. I to już niestety trzeba testować ręcznie. Dobra, jeszcze jedna rzecz, która też tak naprawdę związana jest troszkę z odczytami z dysku, to jest też nasi klienci tutaj nas przetestowali i to, jakbyście Państwo kiedyś chcieli sobie testować hostingi, to polecam. Mamy taki parametr jak time to first byte, TTFB określa się często i to jest parametr, który mówi, jak szybko serwer wyśle pierwszy bajt do Państwa przeglądarki. Jest gotowy tester, byte check, można sobie sprawdzić na smart hoście, mamy 0,2 sekundy. To jest bardzo dobry czas. Większość dostawców usług ma też takie czasy, przy czym to jest istotne, że ja tu badałem smarthost.pl, tak? Smarthost.pl jest na serwerze, na którym Państwo nie założycie konta sobie u nas, bo założycie na którymś tam kolejnym serwerze, który mamy u nas. W związku z tym w praktyce, testując hosting, fajnie zwrócić uwagę na taki parametr, ale to już na realnym koncie. Czyli należałoby tak naprawdę wejść na swojej stronie go sprawdzać, albo założyć konto testowe i tam sprawdzić, tak? Jaki jest. Bo się może okazać, że na jednym serwerze jest szybszy, na drugim wolniej, bo ten jest bardziej obciążony, ten mniej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też taki parametr, który można by było brać pod uwagę. Nie związany jest trochę z limitami, ale związany jest z tym, że można by było rzucić okiem, jak to się zachowuje. Ale byte check wystarczy. Działa. Dobra. I to było tyle, jeżeli chodzi o limity. Mam nadzieję, że Państwa troszkę wskazałem, gdzie należy szukać limitów potencjalnych. W każdym razie ja stoję zawsze na stanowisku, że ponieważ ja jestem inżynier, to tak naprawdę inżynierowie mają tak, że jak mają coś napisane, to tak jest, nie? A nie są do końca marketingowcami, którzy mówią, że będzie super, a będzie jak zawsze. Nie? W związku z tym wolę czasami podawać pewne rzeczy jawnie, bo one są, wydaje mi się, uczciwsze. To jeszcze sekundkę tylko zajmę dotyczące w sprawie naszego hostingu. Ja już o tym mówiłem, kiedyś pokazywałem. To jest kwestia czegoś, co mamy na serwerach. Znaczy oczywiście tego nie mamy i tego bym nie życzył nikomu. Generalnie informacja o tym, że został zhakowany skrypt. Mamy na serwerze zainstalowany system antyeksploitowy i system działa od prawie roku w tym momencie, może nie, troszkę krócej. I przyznam się szczerze, że od tego momentu nie mamy ani jednej infekcji Joomla. Nie mamy też infekcji WordPressów, Drupali, PHP, BB i jeszcze innych rzeczy, ale generalnie jest to system, który jest bardzo skuteczny pod kątem zabezpieczenia stron klientów. Dlatego, że przed wdrożeniem tego systemu mieliśmy mniej więcej raz na tydzień prośbę od klientów, czy możemy prosić o backup, najlepiej jak najwcześniejszy, bo nie zauważyliśmy, że od 3 dni to mamy Turków na stronie, tak? To mamy hacker by ktoś. Skończyło się od momentu zainstalowania tego skryptu. Jak on działa? To już szybciutko. Pliki możemy wgrywać na serwer przez FTP, albo pliki możemy wgrywać przez formularze. Albo świadomie, na przykład JPEGi, albo nieświadomie przez jakieś injekty w formularzach naszych, które są niekoniecznie dobrze zabezpieczone. Wszystkie pliki na serwerze są monitorowane przez nasz system, to znaczy każda zmiana pliku jest wyłapywana. To znaczy wszystkie pliki są jakby zaindeksowane, w momencie wgrania pliku przechwytujemy plik i sprawdzamy, co w nim jest. Jeżeli w nim się pojawia wirus lub jakiś
coś zakodowane B64, my to w tym momencie blokujemy i wysyłamy info do klienta, że tu i tu była próba wgrania pliku, który zawiera nieprawidłową treść. Jeżeli to będzie Trojan, taka sama sytuacja. Czyli wirus Trojan, jeżeli to będzie nieaktualny skrypt, proszę sobie wgrać starą dżumlę do nas. Od razu Państwo dostanie, on nie będzie zablokowany, oczywiście. Ona będzie normalnie przejdzie, będzie działać, ale Państwo dostaniecie info, uwaga, ta dżumla jest stara. Należy ją zaktualizować. Dotyczy to również pluginów do dżumli. Przynajmniej takich najbardziej popularnych. Czy jakiś. Oczywiście pliki bezpieczne trafią na serwer poprawny. W związku z tym to jest naprawdę bardzo skuteczne. My podczas ostatniego, bo sprawdzałem w ostatnim miesiącu, mieliśmy około 80 prób tego, że klienci dostali informację o tym, że wasz skrypt został zablokowany. Pozostała próba wgrania na przykład JPEG-a, który zawierał sobie kod PHP. Tak? Ktoś niby próbował jakiś upload zrobić i zostało to zablokowane. W związku z tym skrypt jest w zasadzie unikalny. Ja prowadziłem prelekcję w Poznaniu na WordUpie i dotyczący WordPressa i tam właśnie pojawił się jeden z osób, które były takie bardzo zaawansowane w takich kwestiach, mówię, że hej, ma też taki system. Testowaliśmy, a co? Graliśmy sobie naszego testowego exploita, wyświetlił się. W związku z tym nie do końca zadziałało. U nas działa, powiedziałbym, że skutecznie. W związku z tym, gdyby ktoś chciał zabezpieczyć sobie jeszcze od strony serwera, oprócz trzymania bezpiecznej wersji Joomla, to tu polecam. Oczywiście klient dostaje informację o tym, że został zablokowany jakiś tam skrypt, ewentualnie o nieaktualnej wersji skryptu też właśnie zostanie poinformowany. To przy okazji się fałszywe, w sensie zbyt wrażliwe ten? To znaczy testowaliśmy tutaj, bo przyznam się szczerze, że na przykład Akiba zawiera fragmenty, które są z binarkami, to znaczy fragmentami binarnymi i na przykład odrzucał nam Akibę. Wycinaliśmy, to znaczy jest dopasowany w tym momencie tak, że nie wyrzuca binarek z założenia wszystkich, tylko wyrzuca te, które są faktycznie mają wprost podane skrypty, żeby nie było fałszywych zgłoszeń. Dlatego, że fałszywe zgłoszenia potem są problematyczne dla nas, bo klient mówi, a dlaczego? Przecież to jest coś, co kupił i ma tu legalne. Szczególnie, że często jednak klienci wgrywają skrypty, które są haszowane IonCube'em na przykład i to też by teoretycznie wykrywało jako wirus. W związku z tym wycięliśmy to. Stwierdziliśmy, że jeżeli coś jest zaszyfrowane, to niech sobie będzie. Chyba, że to zawiera rzeczywiście coś takiego, co mamy jakąś sygnaturę, że to jest konkretnie jakiś wirus. Tak, tak, więc wolimy nawet nie wyciąć czegoś, niż mieć false pozytywy, żeby jednak klient potem przychodził, ale coś mi zablokowaliście. W związku z tym to też dla nas kłopot, przyznam się szczerze, jest, bo potem tłumaczyć, ale to faktycznie jednak nie. W związku z tym, natomiast mówię, no jest to na tyle skuteczne, że przez ostatnie pół roku nie mamy praktycznie żadnej infekcji stron klientów, przynajmniej o której wiemy, no ale to raczej wiemy o większości na serwerach, też momentalnie widzimy to w kolejce poczty, że nagle jest wysyłka poczty. Zresztą nawet jadąc tutaj, wczoraj miałem telefon, że od jednego z klientów, to akurat na serwerze dedykowanym, ale który mówi, że no, potrzebuje informacji o tym, no. Tak? Czy ten systemik działa też na kontach testowych? Działa na testowych. Super. Testować należy. Działa na wszystkich. Dzwonił klient właśnie, żeby te logi dla prokuratury mu tam wysłać, bo właśnie miał stronę PayPala u siebie na serwerze, to znaczy no, takiego phishinga, nie? Miał tak naprawdę wrzuconego lewego PayPala, no i tam kilku klientów robiło transakcje, w związku z tym sprawa jest aktualnie w prokuraturze i chodziło o zabezpieczenie logów. W związku z tym to się skończyło w momencie, kiedy tak naprawdę sprawa jest sprzed roku, plus na serwerze dedykowanym, gdzie tego nie mamy, to jest klienta na serwerze. Natomiast u nas takich rzeczy już w tym momencie nie ma. Jeżeli chodzi o konta testowe, no to oczywiście tak, tam są kubeczki, którymi się należy poczęstować, proszę się poczęstować. Każdy dostaje kod rabatowy. My rozdajemy teraz kody rabatowe. Proszę testować. W związku z tym, przynajmniej na razie można testować rok. Pewnie potem skończymy akcję testowania, ale na razie można sobie testować. W związku z tym proszę sobie zarejestrować konto. W ciągu miesiąca je trzeba zarejestrować, więc to jest istotne. Potem te kody wygasają. Natomiast konto działa rok do testów w formie pełnej, więc nawet nie tyle 14 dni, co można tak naprawdę. Jak się zarejestruje kod, to konto się od razu staje takie prawdziwe. Już nawet nie ma napisane, że testowe. W związku z tym wtedy można spokojnie ten system antyeksploitowy testować. Czy są pytania? Autorskie jest rozwiązanie? Częściowo. To znaczy my kupujemy gotowe rozwiązanie.
Drogie? Ja myślę o naszym dedykcie, więc pytam. Kilkaset dolarów rocznie. No, może tak, może nie. My, przy czym mówię, my je troszkę zmodyfikowaliśmy jeszcze o nasze skrypty, takie, które właśnie tą całą wysyłkę wycinają coś, a coś nie. Administratorzy dostają wszystkie zgłoszenia od nas, czyli tak naprawdę dostają dużo więcej niż dostaje klient, no ale po prostu my monitorujemy i wtedy możemy rzeczywiście wyłapać, że to jest faktycznie prawdziwa akiba, która serwer nam zgłasza, że to jest coś nie tak, albo nam zgłasza, że faktycznie coś nowego się pojawiło. Nie? Więc tutaj jak najbardziej my jesteśmy troszkę więcej poinformowani niż klienci. Klienci dostają już ewidentnie, że coś jest nie tak. Samą tą kończyłem.